I ogólnie tak, witam wszystkich. Dzisiaj oczywiście pogramy sobie na live'ie w Minecrafta. Ogólnie pomysłu nie ma na tego live'a, zamierzam kopać. No i co? No i ogólnie powiem tak, pamiętajcie, że do stycznia mamy event styczniowa stuwa, gdzie staramy się wbić 100 subów. Teraz na monitorze wam powinno wystawić, na jakiej aktualnie jesteśmy pozycji, a czemu mówię na jakiej i nie przedstawiam, kto zostawił suba. A to dlatego, że dopiero skrót z tego live'a będzie następnego dnia, no bo muszę przerobić odcinek. Ogólnie ten odcinek planuję w dość dużej dość dużych po prostu ilościach przyspieszać, więc teraz możecie być ze mną na żywo, możemy sobie pogadać, popisać, powspominać, czy ewentualnie możecie mi parę tutaj propozycji zaproponować. No a po prostu będziecie, a po prostu to, co teraz wam wyskakuje na bokach ekranu, to jest po prostu już na dzień po prostu 8 grudnia sytuacja, nie? No co, no będziemy kopać, pobawimy się trochę. Ogólnie, jak widzicie, troszkę nasz magazyn się zmienił. Miałem mieć automatyczny magazyn porobiony tutaj z tymi skrzynkami, ale mechanizm mnie po prostu tak wkurwiał, już miałem serdecznie dosyć tego, więc po prostu poprzenosiłem rzeczy z góry, jeszcze nie wszystkie. Tutaj mniej więcej próbuję pozajmować miejsca, no bo trochę przesadziłem z tym magazynem, nie oszukujmy się. No, no i tu jeszcze coś muszę wymyślić i liczę, że wy mi jakąś koncepcję tutaj rzucicie ciekawą, bo w planach miałem zrobić ewentualnie jakieś świecące drzewka, czy w ogóle tutaj drzewka posadzić z każdego rodzaju, jakie aktualnie mamy. Oczywiście w miarę wysokości, na ile nam sufit pozwoli. No i tu będzie oczywiście odbicie lustrzane do tego. Zbroi jest w cholerę do zebrania, naprawdę. I jeżeli o to chodzi, to może to będziemy mieli content poza streamem. Ale na razie chcę wykopać, bo tak jak wam mówiłem, to pomieszczenie miał być magazyn zrobiony. Tutaj miało być pomieszczenie na portale, no i tu miało być do naszej kopalni. I ogólnie myślę tak, że aktualnie pozbieramy sobie glowstone'a, aby oświetlić mniej więcej to wszystko. Tutaj nie będę stawiał już tych tabliczek, po prostu to zrobię już poza live'em. No, ale pozamieniamy wszystkie pochodnie w glowstone'a, z tyle co mamy, ewentualnie polatamy jeszcze po świecie, poszukamy. I co? I później zajmiemy się kopaniem drugiej części. Dlatego mówię, w dużej mierze odcinek będzie przyspieszony, żeby was też nie zanudzić godzinnym odcinkiem praktycznie z niczego. Teraz możemy sobie trochę pogadać. No, a po prostu od momentu robienia czegoś po prostu będziemy brać i przyspieszać. Ej, to nawet łosty, to zajebiście wygląda. Myślałem, że to będzie wyglądać o wiele gorzej. Jeszcze z tym tutaj zostawionym, ale nie będę skopywał tego sufitu. Fajnie to wygląda, no. Nie wygląda to tak źle. Spodziewałem się o wiele gorszej. No zbroje ogólnie tak zostaną, ale zamierzam jeszcze skompletować w miarę te zbroje. Tu aktualnie jest może raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć podstawowych zbrój. Bo nie mamy netherowej, bo wiadomo, netherowa to jest jedna z tych najnowszych wersji Minecrafta. A te to po prostu z tych całych, z nieba po prostu, z aetheru. Dobra, no to możemy w sumie tutaj teraz poukładać. Jeszcze te tutaj świecące. No i na tych świecących będą też ogólnie stały pochodnie. Nie starczy nam. Shit, spodziewałem się tego. Ale tutaj zbierzmy to drewno. No i pójdziemy trochę nakopać jasno pyłu. Ej, nie, to będzie fajnie oświetlone, no. Ja pomyślę, czy czasami jeszcze w tym magazynie tutaj jakieś ścieżki nie walnąć po środku.
I bo jeszcze mi brakuje pomieszczenia na przepalanie rzeczy. Tylko kurde, nie wiem, czy nie zrobić pomieszczenia typowego 3x3 i po prostu zrobić tylko jedną kratkę do wejścia i dookoła po prostu to otoczyć tego piecykami. Bo plan jest taki, żeby na górze po prostu zrobić tak jakby dwa pomieszczenia, albo po prostu jakoś zagospodarować tą górę. No bo zobaczcie, ogólnie Aga zajebisty dom odwaliła. Z dość ciekawego materiału, nie oszukujmy się. No ale takie tutaj to jest trochę puste, nie? Można by tutaj jakąś kuchnię zrobić, jakąś wnękę, czy coś takiego. A na górze moglibyśmy zrobić nasze pokoje. Dlatego ten magazyn z góry oczywiście zniknie. Tutaj te piecyki, te craftingi, to wszystko zostanie zabrane. Zamierzam to podzielić tutaj na pół, oczywiście wszystko utrzymując w tych barwach. No i tutaj będzie tak jakby wejście na taras. Te drzewka też oczywiście tutaj weźmiemy jakoś, skopiemy, ustawimy w innym miejscu, żeby to miało ręce i nogi. No i tyle, nie? Na razie tyle. Zobaczmy, jest 6 rano. Moglibyśmy iść i trochę tego jasnopyłu faktycznie nakopać. Przynajmniej z 8 drzew. Bierzemy to. Bo coś mi się wydaje, że nam. Kurwa, jebane krzaki. O Jezus, kurwa, jak się wystraszyłem. Przepraszam was. O Jezus. Patrzę, coś nagle włochatego na mnie leci po lewo. Dobra, wydaje mi się, że 28. No jeszcze trochę, jeszcze trochę. Kurwa, bez niedźwiedzi teraz proszę. A, już leci niedźwiedź. Przy ciebie nie boję, bo widzę, że idziesz. Chodź, Grizzly. Czy chuj wie, jak ty się tam nazywasz? Tak, Grizzly. Na razie. Dźwięki też wydajesz takie, że można dostać zawału serca. Dobra, tu będzie najmniejszym problemem chyba, o chociaż nie, lecimy, kurwa wlecę do tej, ja pierdolę, spadłem i się rozjebałem, ech to było smutne. No a my się na startowej lokalizacji zrespiliśmy, ale na szczęście mamy znacznik śmierci, znowu będzie beka, jak ty się, znowu będzie beka, gdzie ty znowu zginąłeś? O, jest tutaj.
W sumie już nawet walić ten 40 poziom, bo w sumie level nam już do niczego nie jest potrzebny. Wszystko zebraliśmy? Wszystko. Zaraz brojkę szybko nałożymy, żebyśmy też nie zginęli. Tu nie bez brojki to jesteśmy jak bez tego, bez ręki. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, mamy tego ideolo. Możemy wracać do naszej miejscówki. Tu się fajnie łupiło. Znacznik śmierci na pewno nam będzie wskazywał, gdzie byliśmy i gdzie zginęliśmy, gdzie nie trafiliśmy do wody. A my lecimy teraz do domku. Okej, okay. I od razu noc się robi, więc fajnie się akurat prześpimy w łóżeczku. Cyk, cyk. Okej. Śpi! Ja sobie zajaram. Ja wiem, że to będzie słychać na nagraniu, ale ja też muszę trochę świeżego powietrza złapać. O, i ptak w domu, nic nowego. O, dwa ptaki w domu. Jakiś, już cię nie ma. Trzy? Ha, hat-trick. Pyk. Za dużo to wy mi nie daliście, ale ja już nie będę narzekał, bo po chuj mam narzekać, jest ok. Dobra, wyjdzie nam na pewno stack tego cobblestone'a. My dużo tak naprawdę już nie musimy wykorzystać. Okej, okay, od razu tutaj weźmy już ekwipunku. Poprzerabiajmy. No i co? No i kolejne przyspieszenie. Dobra, to już też postawimy ten cobblestone, chociaż to nie, to akurat nie będzie skopane. No dobra, no to udało nam się tu w miarę oświetlić. Tam jest pizdę ciemno. No i tu jeszcze, albo ja tutaj jeszcze nie położyłem cobblestone'a. Dobra, już wiem dlaczego. Okej. Okay. Tu będą oświetlone, tu będą tabliczki. I myślę ogólnie tak. Tu można zrobić takie fajne właśnie przejście z piaskowca. Właśnie, z piaskowca. A, ja nawet plecaka nie mam założonego. Dobra, chwila. Bo to niepotrzebnie nam tylko miejsce blokuje. Tu jeszcze tego nie ma nawet nałożonego. Trzymaj się tu. W sumie tyle stąd, nie? Utro to ja nie mam pojęcia. O, rękawiczki, żeby nam zimno nie było. No dobra. Dobra, to mam kolejny pomysł. Aby tutaj walnąć taką fajną ścieżkę z piaskowca. Tylko, że my pewnie nie mamy teraz piasku. Piaskowiec, ile mamy? Ło, mamy trochę piaskowca, ale i tak nam nie starczy, prawda? Będziemy musieli iść trochę pokopać. No dobra. Dobra. Live będzie miał jednak inną nazwę. Upiększamy magazyn, coś takiego. Nie starczy. Jest. I tu może w sumie jakieś słupki porobić. To też będzie chujnie wyglądać, jeżeli miałbym to zrealizować tak jak ja na przykład teraz chcę. Ogólnie to by fajnie można dać płotki, tylko że te płotki będą trochę psuły koncepcję tego magazynu. Dobra. Ewentualnie teraz weźmiemy, jeszcze trochę tutaj pokopiemy. Mam pomysł na ten cały nasz. No właśnie. Jak tam puszczę lawę, to tego nie będzie widać. I teraz tylko co ile? Tu by było raz. Bo tak co dwa to będzie zbyt często. Trzy, cztery. Na cztery.
O. Okej. O, że te dźwięki Minecraftowe. I tutaj pomiejscowić lawę. A szkła mam chyba wystarczającą ilość. Więc teraz tylko pytanie, gdzie jest glas? Glas i zdas, kapusta i kwas. Szkło. No wy mi nie gadajcie, że ja szkła nie mam. Tam gdzie jest piasek, gdzie był piasek? Tu, szkło, dobra, jestem ślepy po prostu. Zrobić wiadra. 6 wiader. Pytanie czy... O, wiadra się stakują. Myślałem, że wiadra się nie stakują. Serio. Dobra, glas mogę już brać i tego tracić. Tyle mi glasu nie jest potrzebne. Dobra, teraz, żeby szybko zmienić. Okej. Nie zepsuję tego. Jest. I ten daszek, on daje takie fajne uczucie. No. Dobra. No dobra, moi drodzy. To ja się żegnam z wami. Mam nadzieję, że live'ik, jaki skrót z live'a wam się podobał. Jeżeli oczywiście materiał wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. No i pamiętajcie, że trwa nasz event styczniowa stuwa, gdzie staramy się do stycznia wbić 100 subów. Nie będę mówił, jak aktualnie ta sytuacja wygląda, bo mówię, dopiero będę wszystko jutro montował. Więc do jutra jeszcze mogą dojść nowe suby. No i po prostu... Nie wiem, jak się nazywają, więc nie będę mówił, chcę im tylko oczywiście podziękować za kolejną dawkę subów. Jesteśmy oczywiście już bardzo blisko osiągnięcia 100 subów. Wychodzi na to, że po prostu no lubicie moje materiały, nie? Ja mam nadzieję, że lubicie. No. Więc dobra, no, trzymajcie się. Nara!